Mamy za zadanie uprościć następujące wyrażenie. 28b do 6 podzielone przez 7b, czyli mamy iloraz dwóch jednomianów. No to upraszczamy. Ja napiszę to jako iloczyn dwóch ułamków. W pierwszym ułamku wezmę te współczynniki liczbowe, ich stosunek 28 siódmych. Pomnożę to przez iloraz tych wyrażeń od zmiennej b, czyli b do 6 przez b. Taki iloczyn tych dwóch ułamków to to samo co, co ten ułamek tutaj. No dobrze, mogę to dalej upraszczać. Teraz zacznę od tego, że podzielę 28 przez 7, bo to się po prostu podzieli i po podzieleniu dostaniemy 4. No a co będzie, jak podzielimy b do 6 przez b? Jak podzielimy b do 6 przez b, to tutaj możemy pomyśleć, że to jest b do potęgi pierwszej. Jak dzielimy takie wyrażenia potęgowe, to napiszemy, że to jest b do potęgi, która jest różnicą tych dwóch potęg. Od 6 muszę odjąć 1 i dostanę b do potęgi. 5. No i taki jest wynik. To wyrażenie po uproszczeniu to jest po prostu 4 razy b do 5.